bardzo zadowolony jestem z 600-lecia, bo to mój pomysł, ten kamień. No i niektórzy nie chcieli, dożynek tego, a jednak moi synowie i mieszkańcy pomogli, zrobili i fajnie. Bawią państwo tutaj? Bardzo dobrze. A co się najbardziej podoba? Wszystko. Ja się bardzo dobrze bawię i tu nasi koledzy się dobrze bawią. Także się bawimy, że jest super. A co można było zjeść tutaj na państwa stoisku? No wszystkie wyroby wiejskie. Pierogi były, to sałatki były, ciasta były, wyroby rybne były. Cieszę się, że mimo tego, że w okolicy podobne uroczystości dożynkowe się odbywają, przyjechaliście do nas i zechcieliście zaszczycić nas swoją obecnością. Jest nam naprawdę niezmiernie miło. A w związku z tym, że tylu gości do nas przyjechało, pozwolicie państwo, że ograniczę się tylko do przekazania życzeń. Życzeń naszym rolnikom, bo to dzisiaj jest ich święto. Ja chciałbym w tym dniu życzyć przede wszystkim wytrwałości, bo ta wytrwałość waszej ciężkiej pracy będzie bardzo potrzebna. Życzę, żeby rzeczy niemożliwe przez to, co robicie, były możliwe. Żeby plony, które zbieracie, były bardzo obfite i żebyście godziwe wynagrodzenie za te plony otrzymywali. Wertując kroniki historyczne, natknęliśmy się na informacje, natomiast reszta jest wytworem też naszej takiej fantazji, jak mógł przybyć kontur bałgijski z nadaniem do Andrzeja Miluka w 1411 roku, aby nadać mu te 30 włók. No i tak siedząc w Mrągowie doszliśmy do wniosku, że jeśli to zrobimy w formie takiego przedstawienia, chociaż może nieudolnego, ale przedstawienia, to gdzieś tą historię, namiastkę tej informacji, tego przekazu historycznego przemycimy dla mieszkańców. By było wiadomym wszystkim obecnym, że po zasięgnięciu w modlitwach Rady Najjaśniejszej Pani, Matki Naszej, zleciliśmy lokację naszego sioła Faszcze na prawie pruskim. Krzyżacy w obrębie swoich zamków mieli mniejsze strażnice bądź czatownie, które miały zabezpieczać główny zamek przed najazdem. Wtedy ta informacja bardzo szybko docierała do zamku głównego, który miał czas na przygotowanie się. No, musimy wiedzieć, że w tamtym czasie te drogi były no, niestety takie niedoskonałe, bardziej polne, które przypominały dzisiejsze drogi polne niż dzisiejszą taką piękną drogę asfaltową, więc informacja docierała znacznie szybciej do zamku niż cały najazd czy podjazd, który miał zdobyć ten zamek, więc rzeczywiście w miejscowości Faszcze istniała, albo w okolicy, nie w samej miejscowości, ale w okolicy istniała taka stróża, która ostrzegała zamek chociażby w Rynie.
Bawię się rewelacyjnie. Jestem pierwszy raz w ogóle na dożynkach. Jest okej. Okay. Smalec u tamtej pani z chlebkiem wyśmienicie smakuje. Bardzo dobrze, wszystko jest rewelacyjnie. Zorganizowane bardzo dobrze i czekam na kolejne imprezy. Kilka razy miałem przyjemność być uczestniczyć podczas dożynek, no nie. Byłem starostą u siebie i to mi no, odpowiada tak jak najbardziej, no nie. Jest bardzo ładnie, przyjemnie. I dużo ludzi jest, każdy jest wesoły. No, że po prostu, no bo nie się bawimy, no.